To jest miejsce, gdzie w powietrzu czuć miłość. Jesteśmy w miejscu w Medjugorje, które jest sanktuarium modlitwy. Gdyby streścić wszystkie orędzia Matki Bożej w ciągu 40 lat, moglibyśmy je streścić w jednym zdaniu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nie ma nic ważniejszego jak modlitwa. Modlitwa sercem. Po to tu jesteśmy. To, co chciałam Wam powiedzieć, to to, żebyście się zawierzyli Maryi, żebyście się powierzyli jej, jej prowadzeniu, a ona prowadzi nas do Jezusa, do jej Syna. Jej Syna, który chce nas obdarzyć pokojem, który chce napełnić nasze serca pokojem, radością, szczęściem, bo On jest naszym pokojem. On jest jedyną drogą, jedynym Zbawicielem, jedynym szczęściem. Cześć bracia i siostry, Matka Boża zaprasza Was do Medjugorje. Tutaj można zaznać jej miłości, osiągnąć pokój serca i ducha. Jestem słaby i grzeszny, lecz Maryja wyrwała mnie z niewoli grzechu, zerwała kajdany. Kochajcie się, módlcie się i bądźcie czujni, bo czas jest bliski. Niech Królestwa Niebieskiego. Maryja pozdrawia z Medjugorje. Medjugorje to wyjątkowe miejsce, które przemienia życie. Wyjeżdżając stąd, nie jesteśmy już tacy sami. Chcemy żyć Bożą miłością, w pokoju i chcemy dzielić się tą miłością z innymi. Wszystkiego w Tobie zamieszka.